Dobrze, Berry, nad drzewami, dobrze, dobrze, dobrze. No i super, ty sobie jakoś radzisz. No, w sensie Karmel też sobie radził. Nie mówię, że nie, tylko po prostu Karmel jest troszeczkę nadpobudliwy, bym powiedział. A ty sobie, Berry, doskonale radzisz, ci powiem. No, jak na pierwszy raz, to serio bardzo dobrze ci idzie. Aż jestem zaskoczony wręcz. Czekaj, czy to są nasze klify? Chyba tak. Czy ja bym już powoli wracał do domu? Jeszcze by przydało się jakieś ryby złowić przy okazji. Chyba, że Azela mi w końcu złowiła, bo ja ją ostatnio prosiłem, tylko kurczę, nie wiem, czy ona w końcu to zrobiła, czy nie. Zresztą zalećmy jeszcze do jej domu. Zobaczymy co i jak. Czekaj, zrobimy jeszcze rundkę. Przyśpiesz, ale pamiętaj, nie szarżuj tak jak Karmel. Zresztą spokojnie, ja się tego Karmela nie będę tak czepiał. Teraz góra. Dobrze, dobrze. No, Berry, ty to się jednak umiesz tutaj operować sam sobą, ja ci nie muszę mówić praktycznie. Czyli ty jakby to masz wyskilowane, można powiedzieć. Azela! Jesteś w domu? Czekaj, 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 teraz musisz zwolnić. Ej, ej, no, bez przesady. Zwolnij, no. Berry, to nie było. Berry. O, dobra, czyli wiem, co musimy potrenować. Dobrze ci idzie latanie, ale za to z lądowaniem u ciebie tak krucho. Czekaj, wylądujmy tutaj. O, jest pierun. Cześć, pierunek. Cześć, pierunek. Masz, stary, bo ty zaraz umrzesz. Masz połowę HP. Cześć, 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 pierunek. Azela? Azela? Jesteś tutaj? Azela? Halo? Puk, puk? Czy coś? Azela? Azela? Ty tu smoków, nie? Chyba, że ona je wzięła na trenowanie, bo mi ostatnio też coś mówiła. O cholera, no to super po prostu. Świetnie, że się tu przeleciała. No trudno. Może ona ma tu jakieś ryby, nie wiem. Nie chcę ich tutaj grzewać za bardzo. Dobra, tu ma jakieś ryby. A tutaj tak podwędzę z 7, nie zauważy raczej. Mam przynajmniej taką nadzieję, dobra. A, nie z tej strony, że wyszedł. Berry, chodź, zbieramy się. Gdzie jest? O, jesteś, cześć, 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 cześć. Chodź, wracamy już do domciu. Musisz troszeczkę odpocząć, czekaj. A właśnie, jeszcze smoki trzeba będzie nakarmić. Czekaj, czy ja? Czy mi się przywidziało? Czy tu jest jakiś biały. Przez chwilę myślałem, że to duch, tu jest jakiś smok biały. Ej, 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 czekaj. Berry, co jest grane? Ehe? Chwila, to jest śmiertnik zębacz na bank. O tych to czytałem w podręcznikach, to są te takie podstawowe smoki chyba. Czekaj, masz jedzonko, ty na pewno głodny jesteś. Masz. No, i siadaj sobie. Karmel, jesteś głodny? Oczywiście, że jesteś głodny, nie? Leon, dobra, ty też masz sobie zjedz. Cześć, chłopaki, weźcie się, zbudźcie. Jeszcze zaraz ducha trzeba będzie nakarmić, gdzie go wypuściłem, albo zresztą. Cześć, smoczku. Ty mi. O, nic nie zrobisz, prawda? Cześć, 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 cześć. No jakie ty masz piękne nozdrza, jak ty oddychasz, no cześć. Ha, jaki ty fajny jesteś, no hej, hej, hej. No, co ty tu masz dla mnie? Ja, ho, 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 hola, 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 hola. Ej, 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 ej. Co to jest? Książka z piórem? Serio, ty przyniosłeś mi książkę z piórem? Weź sobie usiądź, no. Nie musisz tak czekać. Chcesz rybcie? No masz rybcie. Tak. No jaki fajny jesteś, tak, taki biały cały, choćby śnieg normalnie. Ty w śniegu jakbyś stał i zamknął oczy, to by cię nie było widać, jak duch normalnie. Zresztą cię zaraz przedstawię duchowi. Chwila, ja sobie przeczytam tę książeczkę. Pozwoli, że w salonie, tak? No, trzymaj się, zaraz przyjdę. Książka jakaś. Kto? Może od Riko w końcu jakaś wiadomość. No, może Kara mi wysłała, chociaż Kara takiego smoka by wysłała i mi nie przedstawiła. Dexter, chciałbym cię zaprosić. A nie, czyli to nie od Riko. Chciałbym cię zaprosić na turniej smoczych wyścigów, który odbędzie się za jakiś czas. Smoczych wyścigów? Ja. Szczegóły są jeszcze do dogadania i prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź. Wyścig odbędzie się w stolicy na wyznaczonej trasie. Aha, czyli super. Czyli muszę się wrócić z powrotem do stolicy. No, skoro za jakiś czas to tyle dobrego. Każdy zawodnik może wziąć smoka. No i aha. Jakiego tylko chce. Każdy zawodnik może wziąć smoka, jakiego tylko chce, okej. Stawką jest pełno złota i elytra i wiele więcej. Przyleć do mnie obgadać wszystko, Karos. Karos? Przecież ja się z nim chyba wieki nie widziałem. Ja nie mogę, ja pamiętam jeszcze jak na YouTubie nagrywałem. O! Karos? Ale że on już wyrósł na takiego biznesmena normalnie? Że on robi sobie własne smocze wyścigi? Ja, no to takiego gościa to tylko nic a podziwiać. Chwila.
Dobra, odłożę tutaj zaproszenie. Nie mogę o tym zapomnieć. Jeszcze Azeli. Chwila, jak Azela wróci, to się ją zapytam. Może poleci ze mną. Dobra, kulę na razie tutaj dam. Mięso. Nie no, mięso to dam do lodówki. O! Czyli jednak Azela mi złowiła ryby. Jeszcze mi upiekła. O! To trochę teraz szkoda, że powędziłem te 7, ale i tak nie zauważy. Będę jej musiał podziękować później. Kurde, ale ona jest miła. Duch! Duch, chodź! Mamy upieczone rybki dla ciebie! Duch! Duch! A właśnie, tu jest jeszcze tygrysek. Tygrysku ciebie nakarmimy. Chodź, masz. Ty jesteś głodny. O, pewnie, że jesteś głodny. No, smacznego, tak. Niedługo z tobą też coś muszę zrobić, tak. Niedługo będziemy mieli jakiś pierwszy trening, no. Ale ty i tak się mnie słuchasz, także ty jesteś jednym z moich ulubieńców. Ale to tam, ja wszystkie smoczki lubię. Dobra, ciebie odłożymy. A tego smoka przecież tutaj właśnie, muszę mu jakieś imię w końcu nadać. Tego smoka tutaj nie mogę przecież wyjąć z kuli, bo zaraz coś się stanie. No, cześć smoczku, chcesz jeszcze? Nie, dobra, to ja cię biorę z powrotem, śpij sobie albo coś. W ogóle, jestem ciekawa, one tam w tych kulach wytrzymują normalnie. Zaraz, gdzie ja tego ducha wypuściłem? Duch! Duch! Ojejku, gdzie ja cię znowu zostawiłem? Duch! Weź, ja się nie chcę bawić w chowanego. O, cześć chłopaki. Macie jedzonko, patrzcie, świeże rybki, no. W sensie upieczone. Leon, ty też chcesz? Patrz, masz. Jedz sobie, jedz. Naprawdę są mega dobre. Że tak powiem, degustowałem już takie ryby. Duch! Gdzie ja cię zostawiłem? Duch! A właśnie, jeszcze smoka trzeba będzie odesłać zaraz. Duch! Duch! Nie. Nie. Jeżeli on mi znowu zniknął, to ja się przecież chyba... Nie, no nie wiem, co sobie zrobię. Duch! Proszę. Duch! A właśnie, czekaj. Ciebie gigancie też trzeba będzie nakarmić. Chodź, masz jedzonko. Pewnie głodny jesteś mega. Duch! Możesz... Nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Chwila, Leon, gdzie ty jesteś? Chodź do mnie. Leon! Chodź. On się znowu zgubił? Czy mi się tylko wydaje? O, czekaj, Leon. Bo muszę dojść do ciebie. Uważaj, no. Uważaj, mamy gościa, tak? Przepraszam cię, smoczku, ja już cię chcę odesłać. Tak. Możesz. Proszę, wstawaj. Ja cię uwalniam. Leć. No. Wracaj do Karoza. Nie wiem, gdzie jest Karoz. Wracaj do niego. Chodź, Leon, musimy. Ale ej! Chwila, smoczku! Ja cię odesłałem, ty nie musisz u mnie siedzieć tutaj na dachu, wiesz o tym? No. Dzisiaj nie wyganiam cię, smoczku, jak chcesz, to sobie tutaj lataj. My się teraz musimy zająć szukaniem znowu ducha. Gdzie on jest? Gdzie on? A właśnie, sprawdźmy to miejsce, w którym był ostatnio. Może tam znowu będzie. A, z tym duchem to tylko same kłopoty. Jak tylko o tym po... Nie, ani słowa Azeli. Leon, ty też nawet w ogóle nie przypominaj jej o takiej sytuacji. Bo ona mnie znowu wyśmieje. Jak tylko go znajdziemy, to ona mnie znowu i tak wyśmieje, że ja nie potrafię się zajmować smokami, a ona oczywiście idealnie wszystko jest jakąś przedszkolanką czy coś. Chwila, tu jest ta pułapka. Czyli on gdzieś tutaj powinien być, a przynajmniej ostatnio tu. Duch! Jesteś tu? Duch! Nie, tu go nie ma. Tu był ostatnim razem. Tu był gdzieś. Nie ma go ewidentnie. Duch, proszę cię, no. To są po prostu jakieś żarty chyba. Leon, dobra. A właśnie. Tylko jeszcze jakiego smoka ja bym musiał wziąć do wyścigów. Leon, ty jesteś dosyć szybki i już dobrze się ogarniamy. No ani Carmel, ani Berry nie są gotowi na smocze wyścigi. A na pewno ich nie wytrenujemy, więc albo muszę ciebie mocno trenować, albo będę musiał się zwrócić do mojego starego przyjaciela. A, zobaczę jeszcze. W sumie dawno mojego przyjaciela nie widziałem. Zobaczymy. Zresztą po co ja w ogóle o tym mówię? Trzeba się skupić na znalezieniu ducha, a nie. Gdzie... Duch! Mnie już gardło po prostu boli. Duch! Gdzie jesteś?
Nie wiem, nie możesz go jakoś wytropić czy coś? W czym? Może bym wziął pioruna? Piorun by go wytropił pewnie. Cholera, tylko teraz w którą stronę jest dom? Leon! Góra, góra, góra! No! Dobrze, 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 dobrze. Gdzie... gdzie on... może... być? Nie wiem, jak wpadł... co to tu... Nie, kolejna pułapka, serio? Serio? Zaraz. Duch, co ty tu robisz? Duch, 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 stój, 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 stój. Duch? Co to jest za smok?